Jeśli przez przełożenie wyborów uratujemy choć jedno życie, to warto i trzeba tak postąpić. Konstytucja, wbrew temu, co mówi pan Sasin, pozwala na legalne przesunięcie terminu głosowania. Jeżeli trzeba przesunąć termin wyborów, bo zdrowie i życie jest sprawą kluczową, to trzeba to zrobić. Wprowadzam stan i przekładam wybory. Czegoś takiego jeszcze nie grali, ani w Polsce, ani w Europie, żeby bez żadnego trybu nie odbywały się wybory. W tym dniu powinny odbyć się wybory na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wybory tajne, bezpośrednie, równe i powszechne. Tych wyborów nie będzie jutro. Bezprawnie. Kto siłą fizyczną lub podstępem uniemożliwia głosowanie, podlega odpowiedzialności karnej. No od tego jest prokuratura.